zasady. Siemanko teraz. Wszystkim, z tej strony Feder Fanatics. Jesteśmy dzisiaj specjalnie na łowisku Harnas. Jest to łowisko komercyjne. Pierwszy raz będzie relacja z jakiegokolwiek łowiska komercyjnego. Przyjechałem razem z Wojtasem. Obiecałem tutaj właśnie opiekunowi łowiska, że w końcu przyjadę, nagram konkretny materiał. O, tam jest właśnie Maciek, zobaczcie. Po drugiej stronie. Możecie go obserwować. Na spinning chłopak idzie. I będziemy sobie łowić. Tak. Jesteśmy na stawie u bobra. Rozkładamy się właśnie wszystkie graty. Wziąłem sobie nawet takie turystyczne krzesełko małe, moje najstarsze, jakie mam. Pierwsze moje krzesełko w ogóle w życiu. I ma tyle lat, że co? Wziąłem takie, żeby się osłonić od wiatru, bo każdy straszył, że będzie wiało. Ja dzisiaj na pikera łowię. Na pikera? A jak? No to jak coś weźmie, to fajna zabawa będzie na pewno. A jak? Właśnie o to mi chodzi. Tylko nie wiem, czy nie zmienić szczytówki na twardszą. A jaką masz? Na ten. A to nie ma różnicy, żeby tylko dobrze ci się rzucało. Co? Żeby tylko dobrze się to rzucało. Nie, no to będzie, to są małe stawy przecież. Taki staw na własność mieć. Powiem ci, panie. Ja bym sobie tutaj przyczepkę postawił i mieszkał. Żył. Tak, co weekend. Gdzie co weekend? Cały dzień. Tak? I noc. Taki byś był do przodu? Łop. Z tego stawu, z tych dwóch stawów zrobić jeden. Masakra. Masz jakieś przypony, kolego? Mam. Tak? No. Okej. Okay. Czekaj, co ja tu potrzebuję jeszcze do zestawu? Jak lecisz? No jak lecę, zanętę zarzucimy teraz, zobaczymy. Ale co masz na haczyku? Tego, dumbbellsa. Jakiego smaka? O smaku, ja wiem. Nie wiem co to jest za smak. Czekaj, ochotka. Aha. Ochotka. Łowimy na stawie u bobra, jest tu jeszcze kilka innych stawów. Staw u Alberta za nami. Jest to staw spinningowy, tam dalej widać staw Big Game. Potem jest pstrągowisko i po lewej staw Olina, Dolina Lina. Tutaj jak chłopaki łowili, 21 karmi co tam wyjechało. 3 jesiotry stąd i 3 jesiotry... To jesiotry też tutaj masz? 20 sztuk. Co ty gadasz? Myśmy się inaczej przygotowali, wątróbkę jakąś wzięli. Ale przecież ten człowiek wie wszystko tu. No on mi powiedział, jedziemy tu, tylko na karpie. Pod wiatr nie sikaj. Obsika się. Co Wojtas, uczy pokory trochę ta miejscówka, co nie? Tak. Niby komercja, ale powiem ci, to nieprawda jest, że komercja i musisz złowić rybę. Tak? To nie jest prawda. Mi się tak zawsze wydawało właśnie. Nie. Dzisiaj pokazuje, nie? To łowisko. Co to łowisko pokazuje nam dzisiaj? No pokazuje, że niby jest małe, dużo ryby, a wcale tak niełatwo złowić ją. No właśnie. Zobaczymy. Płytko, nie? Płyciutko. Tak jak mówił, koło metra.
No i co, Wojtek, posiedzieliśmy sobie dzisiaj troszeczkę tak. Tu nad wodą. Niestety rybki nie chciały współpracować. Jeden, jedyny jesiotr w postaci pierwszego rzutu, pierwsze branie praktycznie. Wszystko, co tutaj na tym łowisku, to było pierwsze, nawet ta ryba, bo nigdy jesiotra nie złowiłem. A ty tu, Wojtek, bez pika, bez niczego. No siedzę na pusto dzisiaj o blanku, no ale ktoś musi. Tak, także zobaczcie, no nie jest tak do końca, że na komercji to jest zawsze biór, zawsze piękne, duże ryby się łowi i tak dalej. Były sygnały, że biorą ryby, no coś się zadziało takiego, że nie pobrały tak, jakby chciały, albo tak, jakby myśmy. No, tak, jak my byśmy chcieli. No, nie pobrały tak, jak my byśmy chcieli i niestety zwijamy się, bo jest dość po prostu zimno. Dlatego przyjeżdżajcie, tutaj jest bardzo fajnie, wiele, dużo możliwości do wędkowania, różnych metod, różnych ryb. No i co, zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania naszych filmów. Tylko czyste wędkarstwo. Na razie, hej. Na razie, cześć. O, tak pięknie sznytkę mam, będzie charakterystyczny. Zrobię fajne filmy też, wycinki takie.